Steamie szybko idą. Już tylko 0-4 zostało. Dziwne uczucie. Casual? Czy ja wyglądam na casuala? Proszę nie odpowiadać na to pytanie. No i teraz jak o tym myślę, to nie wiem, czy słyszałem 0-4 wersji Collection. Zastanawiam się, czy będzie jakikolwiek różnica, jeżeli chodzi o jakość muzyki. Nie, na pewno nie będzie i wciąż będę musiał śmiać się z koci gitar, prawda? Prawda? Sebastianie, witam, witam. To co? Normal mode, a gdzie mój hard mode? Pewnie tam, gdzie w 03. No i dziwne, że jeżeli nie, bo to i tak jest opcja jako taka. Że nie pojawia się ona dopiero, kiedy odblokujemy jakiegoś harda czy coś. Ale kim ja jestem, żeby kwestionować decyzje designowe? Ja tu jestem tylko biednym graczem, łamany na testerem, łamany na tłumaczem. To 04 miał też Easy Mode. A. Znaczy Easy Mode 04 to się śmieje, że jest po prostu wybieranie łatwiejszej pogody. Ale domyślam się, że masz na myśli taki pełnoprawny Easy Mode, a nie samą pogodę. Właśnie, będę musiał sobie przypomnieć, jak działały te... Jak działały oceny w 04. Bo różniło się głównie elfami i pogodą, z tego co pamiętam, że jeżeli się wzięło tą trudniejszą pogodę, to dostawało się pełne punkty. I jeżeli się miało elfa na swoim poziomie, znaczy nie wykraczało się poza poziom elfa, jeżeli chodzi o upgrade, to też się miało pełne punkty. To jakoś tak chyba szło. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałem. Zobaczymy jakoś się w miarę szybko. Żeby nie było, nie odważę się robić esek. Jeżeli jakaś wpadnie, jasne, spoko, ale wciąż nie czuję się na robienie esek w każdym etapie. Zwłaszcza, że chciałbym, żeby ten sim łamany na te simy były rozsądnie długo. A nie jakieś 15 simów. Nie, bo nie kojarzę też, żeby etapy były przesadnie trudne w 04? Ale nie były też na zasadzie, że z zamkniętymi oczami je będę na eski robił, tak? Pomocy, ścigają nas! Na Easy masz buta, dwa i tanki pełne. A, to ciekawe. Bo domyślnie nie mamy żadnego i tanka, right? Tak się na imię zakładał, że będzie. No dobra, standardowe rzeczy na początek. Boże, zejdę na chwilę od początku. Chipów na razie nie mamy żadnych ani części. To muszę zmienić. Main weapon tu, skok tu. O Boże, rzucanie. Obrzydliwe. To jest to i tutaj typ B. Main weapon, sub weapon, to się zgadza.
Komandasz. O mój Boże, mogę wyłączyć komandasza? Najlepsza gra w serii. Holy shit. Absolutnie, natychmiast jest to najlepsza gra w serii. No dobra. Czy te pęsi się zdobywa po prostu przez filmików głównie, czy... No dobra. Ja się zastanawiam się, czy one są tak jak powiedzmy dyrki, że one są gwarantowane, czy... Ale to jakiś random dropy. To jest bardzo witam. On się odwróci zaraz, yep. Wygląda bardziej jak random dropy, jak mnie to nie stoi. Random dropy zawsze są niepojące opną. Mam wrażenie, że strasznie powoli robię ten etap i mnie to nie kroi. No dobra. Ktoś tu jedzie. Ja też mi pięknie zgadnę, bo to zaatakował, to doskonale. Au. Dobra. Za słaby pocisk był. Wow, wow. Co tu było, co tu było? O Boże, mam flashbacki. Au. Chciałem powiedzieć, że przecież bym się nie wyjebał na pierwszym minibosie, ale ewidentnie... Przekracza to moje dzisiejsze możliwości. Halo. Dobrze, drzeweczka zdecydowanie. Dasz. Eto, dasz. Nie próbuj w niego strzelać, tylko po prostu bezpiecznie, okej? Mam wrażenie, że Cyberem byłoby lepiej. To trzeba uważać na konkretne ataki, w których można go atakować w ten sposób. Niby jest ta. Czuję się niekomfortowo z tym, że taki art zdobywam. Jednocześnie nie czuję, że chcę to powtarzać. Bo mógłbym. Ale nie wiem, czy chcę. Nah, this is fine. Miały być ranki, będą ranki. Gdybym polował cokolwiek bliżej Eski, to zdecydowanie bym powtarzał. O mój Boże, to ludzie? To niemożliwe. Wiesz, wiesz, a wiele ludzi w twoim życiu. Niebezpieczni, my tylko ale prawie zniszczyliśmy na arkady, nie wiem o co wam chodzi. To znaczy, że jesteśmy niebezpieczni.
Okej, czyli praktycznie każdy, kto sprzeciwia się Bailowi, jest atakowany niezależnie, czy jest człowiekiem, czy Maverickiem. Innymi słowy, Bail praktycznie sprowadził katastrofę na całą ludzkość. I udajemy się do strefy zero, czyli miejsca, gdzie ewidentnie nasz protagonista idealnie by się nadał. Ludzie, najgorszy sort ludzi, potwierdzone info. Dajcie mi upgrade'y. A, zepszesz moje dane? Jasne, zepszesz. Humanity is evil. Yep. Jestem w stanie potwierdzić, że ludzkość jest zła, nawet jeżeli czasem niezamierzenie. O, zresztą witam na wczerku. Z góry mówię, że średnio pamiętam 04, więc mogą dziać się dziwne i niepokojące rzeczy. Jeżeli chodzi o poziom mojego gameplayu. A Zionaka może kiedyś bronić, działa na każdego przeciwnika. Czyli musimy zabić przeciwnika z Zionaką, żeby dostać jego broń. No dobrze. I za pomocą części możemy robić jakieś upgrade'y. Właśnie, czy to u niego robimy upgrade'y, czy gdzie indziej? Okej, no. Na razie nie mamy żadnych przepisów. Ale mogę teoretycznie robić ręcznie, przy czym za cholerę nie pamiętam jakichkolwiek przepisów tak z głowy, więc raczej nie planuję tego na ślepo robić. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Alert. Czy my mamy od początku tego alfa? Chyba nie. Tak? Nie, nie wiem. Zmiana pogody. Zależnie od pogody może być łatwiej trudniej. Tyle akurat kojarzę. Okej, mamy iść do celu z powrotem. Alfa po następnym etapie doskonale. Hello. A flashbacki do najgorszego ich podaje 7. Jasne, udam się do strefy, zaraz to może później, tak? Co się dzieje? Reploidy Vaila w strefie 0 pewnie idą polować na ludzi. Czyli teraz my zapolujemy na reploidy. Doskonale. No dobra. Bardzo ładne, naturalne miejsce, aż dziwne, że istnieje w katastroficznej przyszłości. Czemu są tak, że już to jest taki dobry? Czemu ja to w tle HP na hita? Tam mnie bardzo nie boi. O, come on. Czy to na dole coś jest? Nie. Zawsze w takich miejscach się zastanawiam, czy tam tego przypadkiem nie ma. Ale tutaj ewidentnie nie.
chyba trzeba się jeszcze bardziej wsunąć, ale mam nadzieję, że tak nie jest. No. Myślałem, że przeskoczę. Gadamy. Te cechy są tak jasne, że momentalnie nie do końca widzę, co w niej jest. No i po prostu schodzi na jednego kilka z Cybera. Teraz jak on patrzę. Nie jestem przyzwyczajony. O Boże. Dammit. Tutaj były też stałki. Tam na górze widziałem życiu, to na pewno, ale... Życiami aż tak bardzo się nie muszę przejmować przy ranach na... Ale... O Boże. To była ta śmieszna mechanika, że się można było chwytać. I pamiętam, że miałem z nią w pewnym etapie dość spore problemy. Ale problemy właśnie na zasadzie, że kompletnie o niej zapominałem jedno. Myślałem, że może apteczkę dotknie. Tych śmigiełek też możesz łapać. W sensie te, które zostają po rozwaleniu przez śmiga. Jest to wymagane palitanka. O mój Boże. To mi się nie podoba. Biedo, aż on też mały. Gdzie ty jesteś? A? Jezu, ile tych rakiet? Chłopie, bandyto. O, o. Ja umrę. O, Jesus. Przecież to jest strasznie dużo obrażeń wydają, mam wrażenie. Znaczy inna sprawa, że nie powinien palać ich ataki, to oczywiste, ale jak już obelwę, to zadają bardzo dużo, o tak powiem. No dobra, tutaj się polam po prostu. Pewnie dałoby się to zrobić jakoś efektywniej, że po prostu unikamy tych rakiet. Gdzie ty jesteś? Boże. Tak, wtedy. Myślałem, że się załapię na jakieś pezocika, ale nie tym razem. I tak prawdopodobnie będę powtarzał to, ale zobaczymy jeszcze. Kill time bardzo wolny, no. Będzie powtarzane. I ma obcinku, Jesus. Yep, nawet nie będę ten, nie będę czekał, tylko sobie reloada machnę. Jesus. Ciekawe, czy to znowu był przypadek tego, że umarłem i za to mało przycinku poszło. Czy po prostu rzeczywiście w etapie za mało ich pobiłem? Dobra, możemy do mnie dobrze od razu do kolegi pójść. Albo i nie. My musimy chyba ze wszystkim pogadać. Rozumiem, rozumiem. Na wszelki wypadek też czuję, że zapiszę jeszcze raz po tym. Po tej gadce. Wystarczy serwo, czyli zrobiłem dokładnie w odwrotnej kolejności niż powinienem, doskonale.
Jeszcze nie, dajcie mi dopisać. Żeby potem nie powtarzać dialogów. Bo nie jestem przekonany, czy zrobię to za pierwszym razem na Aśkę. Operatorze, wyślij mi do strefy 0, plus. No dobra. Jeszcze raz. To tak wystarczy, że nie będę po nich skakał i będzie okej. Muszę o tym pamiętać. Jakkolwiek to źle nie zabrzmi, to wystarczy, że będę po prostu bezpiecznie przechodził te etapy. I będzie okej. Zamiast speedrunować. O Boże, ale by się ładowało te tanki w ten sposób. Kolega, wyleciał mi kolega. Ja, wystarczy, że będę wchodził bezpiecznie, również ja. Wpada wcześniej na każdym cholernym kroku. No, o! Wpadłem wyżej niż ostatnio. Ja. A, tego się mogę chwytać, okej. Okay. To wiele wyjaśnia. Nie będę kłamał. Jest to spora zmiana względem tego, co myślałem. Tutaj na kolce trzeba uważać. Tak? Często mam problemy z tego typu rzeczami, bo... A Boże. Bo z jakiegoś przekrętego powodu puszczam strzałkę w górę. I nie jestem w stanie do końca przelecieć. No dobra. Tym razem powinno pójść lepiej, bo już wiem, jakie ataki ten boss ma. A? Gdzie będziesz? Dawaj, dawaj, tutaj. A tu mogę na dół sobie zejść, będzie okej. Tu jesteś, przedtem muszę... A, kurde. Nie zmieściłem się do tamtym. Ale to jest fajne. Czy ja zdążę? Nie. O Boże, on jeszcze żyje. Jak to teraz wygląda? Powinno być lepiej. Ja zdecydowanie lepiej. To się nawet na jaska łapie. Człowiek i tak miałem dość wysoki clear time. To mnie trochę zdziwiło. W sensie... mało punktów za clear time, o. Monka jest. To brzmiało trochę bardziej jak torturowane krzyki niż jak... kurczak. Ługa. Powinien być taki typ, gdzie walczymy ze wszystkimi na... Jestem pewien, że nie skończyłobyś to ani trochę źle. W ogóle jestem niejako pewien, że jakąś połowę tych reploidów dałoby się wziąć żywcem z innej gry.
Pegaza można wziąć z X5, Gamblema z X6, tą ośmiorniczkę z X5, Wilka z X6. Teraz to praktycznie kernel. Wyobraźcie sobie mieć kiedyś kompetentnych złoczyńców, którzy stwierdzają w takim momencie: owszem, nie jesteś zagrożeniem, ale nie zaszkodzi ci po prostu zabić całym hultem w 10 osób, które tu mamy, czy tam 9. To by było co najmniej zaskakujące. I jeszcze najlepiej, żeby się upewnili, że ktoś rzeczywiście nie żyje, zamiast go zostawić tak, że może jednak przeżył. Przypominały mi się te śmieszne listy, to by było, gdybym był złym lordem. Gdzie ludzie dosłownie wypisują rzeczy, których błędy złych lordów, których by nie popełnili. O, nowy sekretarz, doskonale. Alouette, przyjaciółko. Powiedz mi więcej o sekretarzie. Może być. Opowiedz mi. Możesz kopiować umiejętności innych elfów, może mieć 3 na raz. Nie mogę wykorzystać wszystkich, mogę go karmić jak kryształami. Jeżeli przekraczamy ilość punktów ponad maksymalny poziom w danym momencie, to tracimy punkty. No dobrze. Opowiedz mi o tym, co my tu mamy. Maksymalny poziom to 0 obecnie. Nie podoba mi się to. A. Czyli maksymalny poziom to wciąż 0. Czyli na razie nie możemy używać alfa, żeby dostawać punkty. Rozumiem. Niedobrze. Znaczy, domyślam się, że wyfarmienie tego nie zajmie jakoś specjalnie długo, ale i tak trochę naki. Chcę sobie zapisać, bo nie zapisywałem. Wpuść mi zapis. I czy mam misję? Aha, rozumiem. Okej, okay. Ty mi nie masz nic do powiedzenia. Ja muszę z elfem pogadać. Albo po prostu jeszcze raz ciel. Nie trzeba. Zaraz się okaże, że muszę z elfem pogadać. Nie mam kryształu, nakarmiłbym cię, gdybym miał. Mogę odpalić zmianę pogody, doskonale. Po prostu przez skanęć mapy, right? Mogę, doskonale. O nie, te deploidy zabić, odstrzelić, nie! Ale... Przyjaciel naszego wroga to nasz przyjaciel, prawda? Prawda?
No i to im się trochę nie dziwię, biorąc pod uwagę, jak dużo do tej pory Playdy zrobiło złego. Musimy najpierw zyskać ich zaufanie. No dobra. Okej, mamy 8 jednostek, czyli pewnie te wszystkie, które znaleźliśmy wcześniej. Na razie nie. Na razie jeszcze chcę zrobić bliższy zapis, bo wątpię, żebym robił misję za pierwszym razem. Znam swoje możliwości i wiem, że nie są aż na tyle dobre. No dobra, co my tu mamy? Tak, Kraken, Minomagnus, Pegasol, Tekles, Soul Titanion, Fenly Lunage, Poplak, Okarpetri. Nobleman Drago, Hit Emblem. Wiesz, tanku Mandrago, boss jest w miarę łatwy, możemy spróbować. Pogoda teraz jest chyba... Tak. Pogoda przed zmianą. Proszę nie kwestionować. Przed zmianą pogoda była, z tego co pamiętam, cudniejsza, więc... Bo na czerwono jest chyba ta cudniejsza, jeżeli dobrze rozumiem. I wtedy dostałem pełne punkty. Najwyżej zrobimy misję dwa razy. Wiem, że warunki pogodowe też mocno wpływają na tajsze misje, więc tak to nie będzie całą przejście, ale... Nano Machine Son? No dobra. Co my tu mamy? Kryształy! Więcej kryształów dla elfa! Trzeba nakarmić. Tak, dobra. Daj to. Ustawiam te płonące wieże. Jak boss się leczy przy pogodzie. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. Czy tam na górze coś powiedziałem? Chyba nie. Znaczy częściej, ale częściej nie, to jako coś zapominałem. Nie tyle kopię, jak to. I tak powinno być nośnie, zwłaszcza jeżeli bot nie jest jakiś totalnie trudny. Czyli ile? To ma być inne wrażenie, że to na kol... tutaj się dużo lepiej nadaje do tego. Yep, tak myślałem. To jest po prostu moja silna niechęć do zmieniania do nich takiej misji. Już czuję, jak ocena mi leci za misję. No dobrze. Rozumiem. Rozumiem. Tam na górze to się zginie, to nie stoi. Okej, rozumiem. To coś jest z kolcem, okej, rozumiem. Tam bym na pewno nie zgadzał w tym momencie, więc nawet nie było na to patrzeć. Aha. A, teczki. Nie go. Au. Czemu przeciwnicy tyle zdają? Przestańcie tyle zdawać. Pastelinia? Czemu właśnie nie ładuje Sabera? Chyba widzę dlaczego. Jezu.
zostałem bardzo mocno udupiony w położeniu tych bombek. Bombki pewnie można niszczyć i nie zdałem sobie tego sprawy zupełnie szybko. No ty będzie odczuwał tego. To trzeba się w tym wyrabiać. To jak widać nie jest moją mocną stroną, bo nie nadążam z tym, z używaniem dasza. A, right, już pamiętam, to wtedy to była ta wspaniała gra, gdzie mi bofowie byli wpływ wytrzymali. O, nie chciałem sobie tego wspominać. Oj. O Boże. Jak nam się teraz podają? Ale patrz, hoho! A, dobra. Przed... To jest jeszcze... A, nie sięgnę. A, cholera. Mogę spróbować w sumie tego. Jeszcze raz. Okej. Okay. Rozumiem. Dobra, restart save game. Bo continue z tego co pamiętam mogłoby mi ocenę uwalić, więc nie chcę tego próbować. Chyba, że w tej części to tak nie działa. No, dobra. Powinno być już nieco lepiej z tym minibossem, więc zobaczymy. Można było odfasować sobie, żeby zamknąć opętli odwracania się. O, nie wyglądało, powiem szczerze. Be fired. God damn it. Ach. Zachciało się szybko spadać. Badajcie na akla, już niech wam będzie. Tutaj już nie potrzebuję. A. Okej, okay, bo zabiję coś na klamini, przez to... Mogę czekajcie, czy ja jestem ślepy? Tak, ja jestem ślepy. Nie zauważyłem, że tutaj były te klęcza wcześniej. Żeby po nich się wpią... HA! Mam. Po prostu weźmie i mnie pojebie teraz. Okej, okay, to jeszcze raz. Tym razem to zrobię. Tak jak trzeba. Klulec. Bo to wystarczy tak... Nie, tego nie wystarczy tak zrobić. Myślałem, że się da to przeskoczyć, ale ewidentnie się nie da. No dobrze, rozumiem. Cześć się, Patku.
Czyli wniosek jest prosty, nie próbować tam przeskakiwać w ten sposób. Jeżeli już chcę próbować, to zeskoczyć powrotem na to pnącze, chwycić się go i skoczyć w prawo. To jest opcja, którą mogę rozważyć, a nie próbować na pewno tak do góry. Znaczy z góry. A? Wyjmie to zawsze o tyle, że domyślam się, że jak i tak zostawię po prostu, to nie dostanę pełnych punktów za te, za przeciwników. Więc tak będę próbował ich zabijać. Dobra, Knuckle. Tego nie potrzebuję w tej chwili. Okej, to jest. Pokudli mnie zaraz. Strzokowało mi się w scenę. Niezamierzenie. To zdecydowanie jest mój dzień na platformówki. Jak patrzę na to, co się dzieje. Mam tam umiejętności, bardzo jej brakuje dzisiaj. Okej, to jeszcze raz. Góra, góra, góra. A. Nie zdążyłem się chwycić. O, i tak muszę powtarzać ten etap. Nie jestem pewien, czy chcę próbować sobie iść tam górą, jak patrzę na to, jak idzie. Niby kryształy, ale jednocześnie widzę, jak to idzie i trochę mnie to niepokoi. Względnie po prostu się ogarnę, jeżeli chodzi o swój black skilla. I to też powinno wystarczyć. Ale to wymagałoby ogarnięcia, jeżeli chodzi o black skilla i to może być ten duży problem. To na to. Byłem pewien, że jeszcze tamten będę. O, tak. Tutaj na to. Tego nie potrzeb... Oj, skąd ty się bierzesz? Tak, pójście do to zdecydowanie w play w tym wypadku. Ktoś czuje, że będę miał absolutnie padku jedną oceny za obdarzenia w misjach z Arterę. Dajcie mi baset, bo mnie pojebie teraz.
Zawsze, że będzie wyjebka na minibosie, by the way. Yep. How about yeah? To było zdecydowanie zbyt optymistyczne. Moje chapaki tego nie lubią. Zdałaby się jakaś apteczka gdzieś w najbliższym otoczeniu. O Boże. Trzymałem strzałkę w górę, gro! Ho, ho, ho! Jezu! To jebie mnie. A, cholera. A, jeszcze. Weź aż tak wysoko nie jest, co? Nie rozumiem tej gry. Po prostu nie rozumiem tej gry. Jestem blisko, żeby kontroler poleciał gdzieś na ścianę. Bo to już któryś raz, kiedy wpadam na kolce przez to, że wciska mi się strzałka w lewo. Czemu krzyżaki nie mogą mieć oddzielnych przycisków, tylko muszą być jednym pełnym krzyżakiem? Re. To tak utrudnia sporo rzeczy. O, oh well. Rip moje punkty, jest. Już się nie będę wracał, ale rip moje punkty. Ona taka też nie potrzebuje. Musisz dać 200 zł na PSK-owego pada. Nie do końca. Pęskowy pad wciąż ma wspólny krzyżak, że tak to ujmę. Jest szansa, że jeżeli grasz na ten... Powiem tak, widzę, że jak ciskam strzałkę w górę na DualShocku, to że rusza się cały krzyżak, więc to wciąż nie jest to, o czym mówię. I z tego co pamiętam, DualSense ma ten sam problem, więc to też nie jest tego typu kwestia. Dajcie mi booster. Przez to byłem pewien, że to mnie jeszcze trafi, tak sobie mogą. Dobra. Jeszcze raz. O Jezu.
Znaczy ja nie wykluczam, ale jednocześnie mi na przykład bardzo łatwo jest, nie wiem, czy to kwestia gruby fal, czy jaki diabeł, zrobić coś w ten deseń, że wciskam przypadkiem kierunek, kiedy go nie chcę robić. I nie będę komu, że z tej perspektywy to jest dostające. Ale to jest ten tempy. Ten to mi dopiero. Znowu! Znowu to samo się zrobiło. Trzymałem dosłownie krzyżak w tej pozycji strzałka w górę i nic więcej. Tak nie trafi. Jeszcze. Nie, ja dzisiaj nie mogę. Ja dzisiaj po prostu nie mogę. Przepraszam najmocniej, ale ja dzisiaj nie mogę. Wracamy w środę, bo nie wyrobię dzisiaj. Nie jestem w stanie. Manualnie nie jestem w stanie. Także mówię, widzimy się w środę. Też 0-4. Także trzymajcie się, pa. Cześć.